Hej, hej, z tej strony Ange, gramy ponownie w Brotato. Przypominam, gierka jest na Steamie, można sobie demko ściągnąć. Co sobie zagramy tym razem? Crit Chance Range, zaczynamy z pistolem, ale nie mamy melasów i całe max HP jest zredukowane. Okej, okay, to jeżeli zaczynamy z pistolem, no to zagrajmy sobie w drugi pistol. Mamy dwa pistole. Okej. Okay. Crit range. Crit chance i range. Dobra. Czyli idziemy w kryty generalnie. Niech będzie, niech będzie. Zbierzmy wszystkie hajsy, jakie możemy. Okej, malenie, harvesting. Jedna rolka. Okej, weźmy speeda. Nawet mały speed się przyda. Okej. Range'a mamy dość dużo, więc możemy chyba go poświęcić. Ile mamy range'a? 120. Pewnie, poświęćmy go. To jest nasza dodatkowa waluta do kupienia po prostu innych statystyk, nie? I ciśniemy, zagramy, postaramy się nakupić tyle pistolków, tyle SMG, ile znajdziemy. Shotguny może niekoniecznie, chociaż jak mamy range'a zwiększonego, no to też nie widzę powodu, czemu nie. Zbieramy 56 hajsów. Attack speed, lecimy. Weźmy shotguna, pewnie. Bronię zawsze na propsie. Mamy 5 HP, więc taki trochę hard mode. Więc jak będą jakieś upgrade'y w HP, to ich nie bierzemy, bo i tak nie ma sensu. Chcemy czyścić wszystko, zanim do nas dojdzie. A obniżone są wszelkie max HP gainsy, więc bez sensu jest je brać. Drzewko. Kaktusik. Dajcie mi hajsy. Ok, 108 hajsów. Attack speed pewnie. Speed weźmy. Pistol, SMG, shotgun do ulepszenia. Super. SMG jest szybkie, ale nie bije nic absolutnie, nie? Ta pierdółka. Okay, gdzie są mopki? Dość szybko to wszystko czyścimy. Więc jeżeli mamy obrażenia, jeżeli już to dość szybko czyścimy, to potrzebujemy attack speedu i jeszcze więcej obrażeń, no bo w końcu przestaniemy to szybko czyścić i nie możemy po prostu wchodzić na te czerwone X-y, nie? I powinno być w porządku w sumie. Speeda jakiegoś tam też zebraliśmy. Jest w porządku, 124. Więcej range'a? Nie, idziemy w... Crit damage. Mamy crit chance, chcemy crit damage. Tak. Nie możemy. Połączmy. Już możemy. Lecimy. Też nie chcę znowuż brać za dużo speeda kosztem range'a, bo ten range się przydaje, nie? Jakby my czyścimy wszystko właśnie dzięki temu range'owi, dzięki temu, że oni nie muszą do nas podchodzić. Ale na pewno zabijamy dużo więcej i dużo szybciej niż na poprzednim runie, co przekłada się na to, że mamy dużo więcej hajsu do wydania w sklepie. Więc tutaj ewentualnie moglibyśmy sobie ekonomicznie jakoś podejść, rozplanować, czy chcemy na następną rundę zostawić. Ale myślę, że nie. Myślę, że nie ma co. Myślę, że bierzemy wszystko jak leci. A to, co sobie gdzieś tam zostanie z boku... No, to... Będzie nam bufowało następną rundę po prostu. Ale chcemy po prostu z rundy na rundę być coraz mocniejsi.
Bo widzę, że z rundy na rundę jest coraz trudniej. Ok, Mele, Lifesteal, Luck. Weźmy Lucka. Ja wiem, że jest ten crit damage, ale jest też attack speed. Nie, weźmy crit damage, idziemy w kryty. Dodge, pewnie. Lifesteal, nie robimy elemental damage'a, więc możemy na spokojnie to wziąć. Taser. Może nie, to jest elemental damage, rolka. Harvesting minus 1 mele. Okej, weźmy to, rolka. Shotgun jest do wzięcia, drugi. Ile mi brakuje? 22 mi brakuje. Czy ja chcę coś sprzedać? Czy ja bym chciał na przykład tego shotguna sprzedać? Za 11. Nie. Weźmiemy buga i lockniemy sobie to na następną rundę. Weźmiemy shotguna w następnej rundzie po prostu, nie? Hajsy podwójne. Właśnie, nie wytłumaczyłem mechaniki. Możemy sobie lokować na następną rundkę też przedmioty w sklepie. Jeżeli widzimy coś, na co nie mamy kasy, możemy to zablokować i wtedy normalnie skończymy sobie kolejny poziom. Wracamy do sklepu, w sklepie mamy dokładnie te przedmioty, które zostały. No i jeżeli były jakieś wolne sloty, no to dochodzą nowe, nie? Cyk, czyścimy wszystko. Przypominam, nie wchodzimy w czerwone X-y. Do zielonych się zbliżamy. Pewnym, acz nienachalnym krokiem. No, jakiś pierce by się przydał przy tej ilości pocisków. To by było super, jakby nam się to trafiło. Okej. Co mamy? Range damage. Pewnie. Bierzemy tego shotgunka. Bierzemy też SMG. O, nie mamy miejsca, nie mamy slota. Combine. Bierzemy SMG Hedgehog. I może nie, w sensie HP Regen nam spadnie. Co oznacza, że byśmy się okaleczali tak naprawdę. A przy 5 HP, no to nie jest dobry biznes. Aby oznaczało, że nasz run bardzo szybko by się skończył. Bo te kaktusy, kuktasy niestety nie zawsze chcą wypadać. Oj tak, oj, Pierce by się zdał. No tutaj no niby czyścimy, niby mamy te obrażenia, nie? Ale zobaczcie, że to się już robi troszeczkę trudniejsze, że już musimy gdzieś tam manewrować. To już daszują, tutaj gdzieś strzelają w nas. Bo nie czyścimy tego po prostu na czas, nie? 9 sekund, okej, drzewko, dawaj. Kurde, no chciałbym tego crate'a z drzewka. Drzewko kolejne, jest crate'ik, darmowy item. I co nam wpadnie? Scope, super, bierzemy. Pewnie. Więcej attack speedów? Zawsze na propsie. Bierzemy range damage i więcej attack speedów. Weźmiemy. Shotgun do ulepszenia bierzemy. Rolka. Rolka. Dobra, lecimy. Nie ma co rolować dalej. 60 sekund podwójnego. Strzelamy, czyścimy absolutnie wszystko. Zbieramy hajsy. Bardzo mi ten styl graficzny przypomina tą gierkę, nie wiem czy graliście Castle Crashers. Też właśnie takie rysowane, fajne, z obłudkami, nie? Czarnymi, dość mocnymi. Takie kreskówkowe po prostu. Jeżeli nie graliście, super gra na koopa, jeżeli macie z kim pograć. Świetne. Jeżeli nie, to z randomami też się da, nie? Ewentualnie jakbyście chcieli, dajcie znać. Jakiegoś streamka odpalimy. O, i wbiegłem w przeciwników. No niestety. Okej, zagramy sobie może jeszcze jednego runa. One są dosyć szybkie, więc myślę, że dwa na odcinek mogą wejść.
Blade, Weaponsy, Luck. Okej. Brzmi ciekawie. Zagrajmy w takim razie na same patyki. Wow. Okej. To jest ciekawe. Czy ja jestem w stanie w ogóle wyczyścić je? Chociaż jeden level wbić? O nie, 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 to będzie słabe. Dobra, pójdźmy w harvesting. To jest postać, na której wydaje mi się, że ten harvesting będzie spoko. Okej. O. Ciekawe, ciekawe naprawdę. Bijemy ich podnosząc tak naprawdę dropa z nich, nie? Ja wiem, że ja dość mocno wchodzę w to i zbieram obrażenia. Okej, plus 3. Hunting Trophy. Nie idziemy w kryty, więc może nie. Może niekoniecznie. Speed się przyda, tak jak mówiłem, przynajmniej ten pojedynczy. Weźmy shotguna i weźmy to. Damage'a nie potrzebujemy więcej. Podnosimy sobie materiałki i idziemy w laka, nie? Ciekawe, że nam skrzyneczka wypadła z przeciwnika, nie z drzewka. Chyba, że to drzewko się tam postawiło, ale nie sądzę. Dawaj drzewko, wypadajcie rzeczy. Okej. No jakieś tam obrażenia wchodzą, nie? To nie jest tak, że ich nie ma. Przejdźmy się, zbierzmy wszystko. No możliwie wszystko co leży, ale nie. Nie jesteśmy w stanie. Crit damage elemental minus 2 range. Może nie. Harvesting. Weźmy, weźmy. Weźmy dodge'a. Będziemy takie. To będzie taka pasywna, taki pasywny run, nie? Okej, okay, pójdźmy. Będzie hajs na następny sklep. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest dobre, bo każdy kolejny sklep jest po prostu droższy. Podwójne hajsy, więc korzystamy ile wlezie po prostu z tego. Okej, okay, skończyły się. Ja jeszcze jeden zdążyło sięgnąć. Okej, okay, trochę obrażeń nam wskoczyło. Drogą mamy postać pod laka i absolutnie nie widziałem laka w sklepie, nie? Nic z lakiem. O! Kurde. No trudno. Spróbujemy jeszcze raz. Ta sama kombinacja. Patyk. Zobaczymy, może tym runem tym razem wyjdzie. Zbierzmy tego expo. Opsa. I cyk. I cyk. Ale tu ładna fala teraz wskoczyła, nie? Dobra. Weźmy w takim razie... weźmy Gana. Weźmy Spirkę. W sensie chcę po prostu wszystkie sloty jak najszybciej zapełnić, nie? A potem będziemy sobie szukać tego laka. Drzewko. Okej, jest crate. Super. Więcej drzewek. Halo, drzewka. Okej, 55 golda. Plant. Może nie. Harvesting, weźmy. Okej, okay, pewnie. Polegamy na laku, bierzemy jak najbardziej.
Dawać mi hajsy. Trochę, kurde. Jakby ten damage wchodził nie w randomowego mobka, tylko w tego, który jest najbliżej nas, to by było dużo, dużo lepsze. I wtedy faktycznie to by miało no, większy sens po prostu. Bylibyśmy sobie w stanie czyścić to, co jest przy nas. O. A sprawdźmy, czy tą skrzynkę i tak dostaniemy? Dostaniemy, my nie musimy jej podnosić ręcznie. Projectilesy piercują. Weźmy, to jest dobry upgrade. Weźmy laka więcej. Gambling token, ciekawe. Ale i tak nie mamy hajsu, moglibyśmy teoretycznie sprzedać. Właśnie, co byśmy mogli sprzedać? Musielibyśmy dzidę sprzedać. Może nie, zamiast tego wezmę dzidę. Pewnie. Jeżeli my nie robimy jako tak obrażeń broniami, no to fajnie by było mieć coś z knockbackiem, nie? Cyk, pick-upy. Bierzemy, bierzemy. Jest dobrze, jest dobrze. Dwa drzewka widzę. Tu jedno, drugie na górze. Okej. Pójdę po tego crate'a, co mi tam? Są dwa crate'iki. Kolejne drzewko, krejcik. Leczonko niestety tylko. Nować hajsy. Dobra, więcej hajsu. HP, max HP. Może nie. To też może nie bardzo. Więcej laka. Może harvesting. Taser, super. Będziemy slowować. Ja wiem, że tutaj. O, Weźmy to. Weźmy tego pistolka. Jakieś drzewka gdzieś w okolicy, coś. Drzewko, właśnie. No. Nie to drzewko upuściło, co bym chciał. Mamy drzewko. Wypadł krejcik z moba, wypadł krejcik z drzewka. Czasami te hitboxy działają tak śmiesznie. Raz się wbiegnie we wroga i się dostanie obrażenia. Raz się wbiegnie we wroga i się nie dostanie obrażeń, a czasami przebiegnie się obok i się te obrażenia dostanie. Okej, bardzo, bardzo śmiesznie to działa z tymi pick-upami, naprawdę. Tyk. Drzewko dodatkowe jakieś? O, tu jest drzewko. O, zdążyłem jeszcze je zabić. Super, melee damage, crit damage. W sumie weźmy, nie krytujemy. Czemu nie? Max HP, za HP regena. Weźmy. Nie, my damage'a nie robimy, więc to absolutnie nam się nie przyda. Weźmiemy sobie armora pewnie. Hitting an enemy removes, pewnie bierzemy. Rolka. Nie, my nie chcemy sobie laka zbijać. Bardzo, bardzo mi się podoba to, ile mamy, chociaż to jest tylko 10 laka, 15% of your materials. No to na ten moment nam by się opłaciło te 30 parę. Może niekoniecznie. No. Myślę, że nie warto absolutnie. Rolka. Taser na upgrade. Max HP zaręża, spoko. Taser na upgrade, spirka na upgrade. Weźmy spirkę na upgrade, pewnie.
Let's go. Musimy biec prosto po dropy, nie? W sensie po to, co upada. Drzewko, 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 drzewko. Idziemy po leczenie. Nie, jest w miarę w porządku. Drzewko. O. Jest dużo upgrade'ów, znaczy zielonych kuleczek hajsu. Tych zbieramy to, dlatego chcemy dużo armora i dużo dodge'a, bo my chcemy wbiegać tak naprawdę w przeciwników, nie? Armor, tak, weźmiemy. Arbet, może rolka? Rolka. Max HP? Weźmy. Dodge'a pewnie. Cyberball pewnie. Może niekoniecznie. Rolka. Dido do upgrade'u. 25 harvesta, to jest tylko jeden armor. Nas nie będzie aż tak boleć, że się też dość szybko zwróci, nie? Okej. Wybiegam w przeciwników, bo jeszcze podwójne miałem. Zaraz powinniśmy się wyleczyć. Ale też kurde, potrzebujemy obrażeń, żeby tak naprawdę zabić się na sam początek coś, nie? Żebyśmy mogli w ogóle wbiec w te pick-upy. Tam jakieś HP u góry leży, ja bardzo bym to chciał. Ale obawiam się, że nie jestem w stanie do tego nawet podejść. No i właśnie, koniec rana. Dobra, więcej ranów w jeden odcinek nie będę wciskał. Słuchajcie, zagramy sobie, oczywiście pogramy sobie troszeczkę więcej w to Brotato, ale to już następnym razem. Na ten moment dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.